Rozdział XIV. Szach, mister Clifton Dochodziła godzina ósma, gdy Clifton wrócił do farmy. Zabłocone powyżej kolan spodnie świadczyły o długiej i niezbyt wygodnej drodze. Twarz wyrażała ostateczne zmęczenie, pomimo to promieniowała jednak triumfem. Oczy lśniły podnieceniem szczęśliwego myśliwca. Gwizdnął jakąś wesołą melodię: Uff! Odetchnął, ściągając w hallu przemoczone na wskroś palto. Ale pogoda. Pogoda nie była rzeczywiście przyjemna. Od południa padał deszcz pomieszany ze śniegiem. Twarda dotychczas śniegowa pokrywa, zaścielająca ziemię, rozmiękła, zapadając się pod stopami. A musiał do tego wędrować niezbyt utartymi drogami. Wszedł do tonącego w półmroku saloniku. Przekręcił wyłącznik. Jaskrawe potoki światła wypędziły ciemność. Ktoś poruszył się niespokojnie w fotelu, jakby przebudzony z drzemki. O, przepraszam, zawołał, dostrzegłszy Harry Ego. Nie wiedziałem, że tu jesteś. Przeszkodziłem ci? Nie. Harry zamrugał powiekami. Skądy żeby? Siadaj. Detektyw obrzucił bacznym spojrzeniem bladą, jakby postarzałą twarz Harry ego. Spotkała cię jakaś przykrość? Przykrość. Minus siedem powtórzył z wymuszonym uśmiechem. Gorzej. Nieszczęście. Tak, Clifton zapadł w głąb fotela, sięgając do pudełka z papierosami, czy to coś, co się nie da powetować, zapytał, przytykając zapalniczkę. Harry wzruszył bezradnie ramionami. Nie wiem, powiedział cicho bezdźwięcznym głosem. To wszystko zależy. Clifton pokręcił głową. Wszystko będzie dobrze, stary. A mnie, widzisz, poszczęściło się tak, jak nie można lepiej. Wiem, już kim jesteś, oświadczył z naciskiem. Czyżby? Harry mruknął bez żadnego zainteresowania, nie podnosząc zwieszonej ponuro na piersi głowy. Wiem, powtórzył z przekonaniem. Nie pomogły stalowe drzwi. Ani sekret z tą swejowskiego biurka. Przeniknąłem wszędzie. Trochę mi nawet przykro. At, machnął znużonym gestem ręką, szkoda gadać. To jeszcze nie wszystko. Ciągnął dalej detektyw, zaciągając się papierosem. Wiem również kto. Wytrzymał efektowną pauzę. Kto jest wilkiem? A, Harry podniósł powoli oczy. Nagle skoczył gwałtownie na nogi. Uwaga, krzyknął przytłumionym głosem. W ręku jego błysnęła niespodziewanie stale rewolweru. Clifton drgnął, patrząc na niego z niezmiernym zdumieniem. Twarz jego nieco pobladła. Co się stało? Bąknął. Nic, Harry znowu osowiał, wsuwając powoli rewolwer z powrotem do kieszeni. Miałem wrażenie. Że coś mignęło za oknem. Opadł ociężale na fotel. Clifton wlepił natężony wzrok w szyby. Nie mógł jednak niczego dojrzeć. Za oknami panowała jednostajna czerni niezmąconego mroku. Zdawało ci się, skonstatował wreszcie. Nikogo tam nie ma. Możliwe. Ostatnimi czasy wiele rzeczy muszę kłaść na karp przywidzeń. Więc wiemy, kim jest wilk, powtórzył. To. Milcz, przeciął ostro dalsze słowa Harry. Dlaczego? Powinieneś sam wiedzieć. Wilk ma długie uszy. Jedno słowo o nim może być ostatnim, które powiesz w życiu. Albo ostatnie w życiu. Wilka. Harry przesunął dłonią po czole. W jego mózgu panowała pustka. Tak, potwierdził obojętnie, to racja. Jedno z dwojga. Albo w twoim, albo w jego życiu. Milczał dłuższą chwilę. Clifton obserwował go dyskretnie. Teraz to już wszystko jedno, powiedział wreszcie Harry, jakby do samego siebie. A może nawet i lepiej, że wiesz. Zresztą zależy od tego, co masz w ręku. Prawie wszystko. Brak mi tylko ostatniego ogniwa. Właśnie, westchnął, o to ostatnie ogniwo chodzi. Bez niego nie możesz zrobić ani kroku naprzód. Rozumiem cię. Ale detektyw patrzył się na zbierające się na końcu papierosa popiół. Dziś jeszcze mam nadzieję zdobyć brakujące ogniwo. I wtedy koniec z wilkiem. Harry oparł policzek na dłoni. Czynił wrażenie, jakby z trudem pokonywał ogarniającą go senność. Cóż, powiedział cicho, niech i tak będzie. Zdobądź to ogniwo. Wczoraj może bym jeszcze walczył z tobą, ale dziś, dziś przestało mnie już to wszystko obchodzić. Zawiodłem się, widzisz, na jednej rzeczy ważniejszej od życia. Znacznie ważniejszej. Powtórzył głucho. Ustępujesz z pola? Harry gładził końcem palców skórzane obicie poręczy fotela. Nie wiem, chyba jednak raczej tak niż nie. Zmarszczył brwi, zamyślając się nad czymś. Masz rewolwer? zapytał niespodziewanie. Co? Spojrzał na niego zaskoczony Clifton. Ach, tak, rewolwer! Zrozumiał wreszcie. Oczywiście, potwierdził. Jakże bym mógł inaczej. No to trzymaj go mocno w garści. Wycedził wolno Harry. Zdawało się, jakby wymówienie tych kilku słów sprawiało mu niewymowną trudność. Nie omieszkam. kiwnął głową detektyw. I bez tego mam go zawsze pod ręką. W każdym razie dziękuję za ostrzeżenie. Fairplay aż do końca uśmiechnął się z odcieniem melancholii. Harry nie odpowiedział. Oczy jego patrzyły gdzieś w przestrzeń. Clifton położył starannie niedopałek papierosa na popielniczce. Rzucił przelotnie okiem na wskazówki zegarka tkwiącego w metalowej bransolecie na przegubie jego lewej ręki. Większa wskazówka przekroczyła dawno cyfra dziewięć. Na mnie już czas powstał z fotela. Idziesz? Harry wyciągnął nogi przed siebie, jakby układając się do snu. Tak, po ostatnie ogniwo, bywaj, uścisnął dłoń Harry'ego. Bywaj, i pamiętaj rewolwer w garści, palec na cynglu. Śmierć ci otacza ze wszystkich stron. Tak, machnął ręką. Naturalnie, wiem o tym ruszył w kierunku drzwi. Zatrzymał się na progu, odrywając ku Harry'emu głowę. Nie mam pewności, czy będziemy jeszcze kiedykolwiek mieli sposobność rozmawiania ze sobą, więc chciałbym zwrócić twoją uwagę na pewną okoliczność urwał, jakby z wahaniem. Jaką? zapytał Harry. Otóż, czy zastanawiałeś się kiedy nad swoim podobieństwem z inspektorem Magdaftym? O, głowa Harrygo zapadła głęboko w ramiona podobieństwem spytał przeciągle. Właśnie. Mówię oczywiście o cechach zewnętrznych. Otóż macie oczy jednego i tego samego koloru, a figury. No, gdyby tak nałożyć luźny płaszcz, chyba by nikt nie odróżnił. Harry spojrzał ciepło na detektywa. Dziękuję ci, stary. Jesteś dżentelmenem i grasz w tej rozgrywce, jak na takiego przystało. Ale czy znasz człowieka, który by nie zastanawiał się nad swoim losem? Clifton pokiwał głową. Więc i to także wiedział. Nie było potrzeby odkrywania kart. Podniósł rękę w pożegnalnym geście. Bywaj. Po chwili już go nie było w pokoju. Harry patrzył nieruchomo w okno. Ciemno. Bardziej ciemno niż kiedykolwiek indziej. Gęste granatowe chmury przysłaniały niebo. Za szybami wisiała nieprzenikniona maśm mroku. Paskudna noc splótł ręce na piersiach. Nerwy zaczynały się budzić z odrętwienia. Myśl powracała coraz szybciej. Pod czaszką dojrzewało postanowienie. Clifton poszedł na poszukiwanie ostatniego ogniwa. Nie westchnął w końcu z rezygnacją. Pomimo wszystko nie mogę dopuścić do tego, aby. Sięgnął do kieszeni, wydobywając rewolwer. Zarepetował raz po raz, sprawdzając uważnie działanie mechanizmu. Połyskujące miedzią naboje spadały bezszelestnie na fotel. Gdy już wypróżnił magazynek, zebrał je oglądając dokładnie. Tu nie mogło być żadnego niedopatrzenia. Przypadkowy nie wypał groził ostateczną katastrofą. Miał przed sobą dwie drogi. Albo tkwić nieruchomo w fotelu, albo iść w czernie nocy za Cliftonem. Skoro jednak wybrał tę drugą, musiał przygotować wszystko, aż do najmniejszego szczegółu włącznie. Naładował z powrotem rewolwer, wsuwając kulę do lufy. Nie zamknął bezpiecznika. Po co? Lepiej w ten sposób, aby wystarczyło jedno drgnięcie palca. Każdy ułamek sekundy mógł decydować o wyniku. Otulił się w grubą burkę, nasuwając na czoło ciepłą czapkę. Fireplay szepnął bezgłośnie wsiąkając w mrok. Rozdział piętnasty Pierwsze mat Wilka Clifton brnął z trudem przez głębokie zaspy mokrego śniegu. Ze wszystkich stron otaczał go gąszcz lasu. Szumiały głucho jodłowe gałęzie. Poruszane ostrymi podmuchami, przepojonego wilgocią wiatru. Ziąb przenikał do szpiku kości. Dokuczliwy dreszcz przebiegał całe ciało. Wilgoć wciskała się lepkimi mackami pod ubranie. BRR szczęknął zębami, ależ noc. Szedł pomacku. Ciemność nie pozwalała widzieć dalej aniżeli na dwa kroki przed sobą. Prowadził go węch. Wiedział, gdzie należy szukać ostatniego ogniwa? Tylko dziś mógł je znaleźć tutaj. O świcie będzie za późno. Wiatr powinien mu przynieść pierwszy sygnał ostrzegawczy. Teraz pozostawał mu tylko słuch. Słuch i instynkt gończego wyżła. Ten sam instynkt, który tyle razy pomógł mu w opresjach. Oczy stawały się najzupełniej bezużyteczne. I tak nie byłby w stanie dojrzeć niczego, niczego. Palce detektywa ściskały chłodny metal, rękojeści pistoletu. Od twardego dotyku spływało poczucie bezpiecznej ufności. Wystarczy jeden ruch, aby mrok zajaśniał promieniami błyskawic, by go otoczył ochronny mur stalowych pocisków. Brnął nieustępliwie naprzód. Musiał wykryć to ostatnie ogniwo. Choćby miał nawet zapłacić cenę własnego życia. Tak, rozmyślał, na pewno na jakiejś polanie, albo czymś w tym rodzaju. Niemożliwe, by mieli schadzkę w gęstwinie. Pogubiliby się niechybnie. Wskazujący palec spoczywał lekko na języczku cyngla. Harry miał rację. Śmierć towarzyszyła w tej nocnej wycieczce. Grom mógł spaść z każdej strony. I to w każdej sekundzie. Harry. Przed oczyma detektywa stanęła blada twarz kolegi z uniwersyteckiej ławy. Biedny chłopiec. Trudno. Nie można powodować się względami przyjaźni w takiej sprawie, jak na wojnie, albo raczej jak na polowaniu. Zresztą sam przecież pierwszy zrezygnował z walki. Czy jednak naprawdę zrezygnował? A może to wszystko było tylko blufem mającym za zadanie wyprowadzenie przeciwnika w pole? Też możliwe. Właśnie nie sprzeciwiałby się nawet zasadzie czystej gry. Czyż on sam nie stosowałby podstępów w tej partii? Nagle drgnął gwałtownie, a dłoń zacisnęła się jeszcze mocniej na rękojeści pistoletu. Coś miękkiego musnęło mokrym smagnięciem po twarzy. Otóż to mruknął z niechęcią zachowuje się jak histeryk. Głupia gałąź wytrąca mnie z równowagi. Teraz już nie pozwalał sobie na rozmyślanie. Musiał skupić wszystkie zmysły w bojowej gotowości. Drzewa wyraźnie rzedły. Węchniemy mylił detektywa. Podchodził ku jakiejś obszernej polanie. Ciemność zaczęła tracić swą nieprzeniknioną gęstość. O, wyszarpnął błyskawicznym ruchem rewolwer z kieszeni. Pomiędzy gałęziami coś wyraźnie zaszeleściło. I znowu, trochę dalej na prawo. Wytężył oczy, usiłując przebić zasłonę mroku. Jakiś duży kształt przesunął się w gęstwinie. Skierował lufę w stronę źródła tajemniczych szmerów. Zwieszalbo. Kto? Rzucił dobitnym szeptem. Bo. Nie skończył. Ognista krecha przecięła mroki nocy. Coś uderzyło z piekielną siłą prosto w pierś. Całe jestestwo przenikał przeraźliwy, szarpiący ból. Niedokończone pytanie wypłynęło z gardła strzępkami chrapliwego jęku. W głowie zachuczał nagle potężny głos spiżowych dzwonów. Koniec, zabłysło resztą gasnącej świadomości. Osta! Nie! Ogniwo! Chybnął gwałtownie całym ciałem. Palec bezwiednym ruchem pociągnął za cyngiel. Gruchnął strzał ale detektyw Clifton już go nie słyszał. Osunął się wstecz, padając plecami na miękką pokrywę śniegu. Szeroko rozwarte oczy szkliły martwo, wpatrzone w nisko nawisłe chmury. Ostatni strzał zda się zbudził do życia jakieś utajone w mroku moce. Trzasnęło nagle kilka detonacji. Zamigotały gęste, krwawe ogniki. Ktoś zaklął głosem nabrzmiałym wściekłością i bólem. Buchnęły liczne podniecone krzyki, zatupotały kroki szybko biegnących nóg, zakotłowało się w ciemnościach niesamowitym rozgwarem, wreszcie hałas powoli słabnął. Jeszcze jeden samotny strzał i na las padła niczym niezmącona cisza, tak samo nagle, jak przedtem rozpętało się piekło. Harry rozejrzał się nieufnie wokoło: nic, pustka i cisza. Na rozległym podwórku ani żywej duszy. W oknach służbowej oficyny najsłabszego choćby od blasku światła. Widocznie nie usłyszeli. Zresztą nic dziwnego. Farma dzieliła od lasu co najmniej dobra mila. Otworzył ostrożnie drzwi prześlizgując się do halu. Przekręcił za sobą dwukrotnie klucz w zamku. Nie zapalał światła, wchodząc po omacku na schody. Nogi pod nim drżały. Raz po raz chwytał kurczowo poręcz balustrady. Gdyby nie to, runąłby niechybnie w dół. Wreszcie dobrnął do sypialni. Przekręcił włącznik. Tu mógł to zrobić bez żadnej obawy. Ciężka zasłona zakrywała okno, nie przepuszczając na zewnątrz najmniejszego promyczka. Sprawdzał to w swoim czasie. Opadł ciężko na miękki fotel. Ukrył twarz w dłoniach. Boże, jeszcze przez to musiałem przejść, jęknął cicho przyjaciel ze szkolnej ławy. Gdy odjął dłonie, twarz jego wyrażała bez miar bólu. Cierpiał fizycznie i moralnie. Był teraz sam, mógł więc odrzucić maskę. Ta niewymownie zaczynała go ostatnio męczyć. Sięgnął po papierosa. Ręka jego wyraźnie drżała. TSS syknął boleśnie, ażeby to wszyscy. Ramię opadło bezsilnie w połowie drogi. Nie, nie da rady. Wyciągnął z kolei lewą rękę. Musiał zapalić. Trzeba było przemyśleć całą sprawę, zanim uczyni jakiekolwiek dalsze posunięcia. A obawiał się, by nie stracić przytomności. Niezdarnie ujął w lewą dłoń zapalniczkę. Zapalił. Łapczywie wchłaniał w płuca hausty tytoniowego dymu. Orzeźwiło go to nieco. Więc, tak, wyciągnął się bezwładnie na krześle, co dalej? Mózg jego pracował niezmiernie leniwie. Upłynęło co najmniej kilkanaście minut, zanim powziął decyzję. Najchętniej położyłby się do łóżka. Choćby parę godzin odpoczynku. Już nawet nie snu, ale bez ruchu. Bo zasnąć tej nocy na pewno nie zdoła ani na sekundę. Jednak nie, nie mógł przecież zostawić zwłok na żer wilkom. Tym wilkom przez małe W uśmiechnął się ponuro do swoich myśli. Przede wszystkim kąpiel powstał i chwiejnym krokiem ruszył w kierunku łazienki. Nie minęła nawet godzina, gdy stał na podejście przy telefonie. Proszę mnie połączyć z inspektorem Magdaftem, rzucił do mikrofonu jakby rozespanym głosem. Halo. Co się stało? Usłyszał po chwili rześki głos. Nawet za bardzo raźny jak na tej mocno spóźnioną porę. Spojrzawszy bowiem na zegarek, stwierdził, że dochodziła godzina druga. Nie wiem dokładnie, ale mam wrażenie, że coś nie bardzo dobrego, wyjaśnił przed chwilą słyszałem jakąś gęstą strzelaninę, dobiegającą od strony lasu, a Clifton wyszedł wieczorem z domu. Obawiam się więc. O, mruknął z wyraźnym niepokojem inspektor, to rzeczywiście niedobrze. Zaraz tam przyjadę z ludźmi. Czy mogę liczyć na pańską pomoc w poszukiwaniach? Jestem do usług, odwiesił słuchawkę. Wrócił do sypialni. Miał jeszcze kilkanaście minut czasu. Niestety, nie na odpoczynek. Należało przede wszystkim uprzątnąć ślady nocnej wycieczki. Kto wie, co strzeli do głowy inspektorowi i dokąd zechce wścibić nos? Gdyby tak, Magdafty dostał do ręki jakiś pozór dowodu? Nie, mruknął półgłosem, kręcąc energicznie głową. Teraz już nie można do tego dopuścić za żadną cenę. To, co zaszło tej nocy, stawiało przed nim obowiązek czynu. Trzeba na nowo podjąć opuszczone brzemię. Nie miał prawa zakładać bezczynnie rąk. Jeszcze przed kilkoma godzinami, gdy Clifton wstępował w swe ostatnie szranki, sprawa wyglądała zupełnie odmiennie, ale zajścia ostatniej chwili zmieniły radykalnie sytuację. Sprawa musi zostać tak czy inaczej doprowadzona do końca. I to właśnie on sam winien ją przygotować do ostatecznej rozgrywki. A nie wyglądało na to, by trzeba zbyt długo na tę rozgrywkę czekać. Za dużo już nagromadziło się elektryczności, by lada moment nie miał paść grom, rozjaśniający mrok i jednocześnie spopielając tę czy drugą stronę. Całym wysiłkiem woli skupił resztki energii. Farma musi być przygotowana odpowiednio na wizytę inspektora. Nie wolno zapomnieć o najmniejszym nawet szczególe. Magda potrafił pracować niezwykle sprawnie, jeżeli już coś wpadło w oko. Przede wszystkim ubranie. Świeże ślady przemoczenia zwróciłyby na pewno uwagę policjanta. Zwinął w ciasny kłębek mokrą wełnę i rzucił ją na sam spód szafy, przykrywając z góry ciężką walizką. Tak samo postąpił z burką i czapką, które miał na sobie w czasie dzisiejszej wycieczki. Na wszelki wypadek w halu wisiało kilka wierzchnich okryć. Była to niezbędna zapobiegliwość ze względu na rodzaj zajęcia właściciela farmy. Zamknął drzwiczki szafy starannie na klucz, klucz zaś schował głęboko do kieszeni od kamizelki. Inspektorowi po rozmowie z Wilmersem na pewno zabraknie tupetu do przeprowadzenia otwartej rewizji. Co innego ukradkowe węszenie. Będzie usiłował zajrzeć niby przypadkiem do każdego dostępnego konta. Na stoliku leżał wielokalibrowy rewolwer. Ten w żadnym wypadku nie mógł dostać się w pole widzenia policji. Miałby zbyt wiele do powiedzenia, choćby tylko osadem świeżo spalonego prochu, pokrywającego wnętrze lufy. Harry zdjąwszy przybór z biurka, nacisnął sprężynę. Szybko wsunął zdradziecką broń w najtajniejszy kąt sekretnego schowka. Gdy wieko opadło z powrotem, ustawił pedantycznie przyburbacząc, by każdy przedmiot znalazł się znów na swoim miejscu. Teraz wszystko było rajd. right. Magda w tym mógłby myśleć przez cały rok i nie odkryłby tajemnicy z tą biurka. To nie należało do właściwości jego umysłu. Nie każdy miał mózg biednego i ima. Kwestia rewolweru nie była jeszcze wyczerpana. Brak broni wydałby się niewątpliwie inspektorowi podejrzanym. A Har nie żywił żadnych złudzeń, że policjant użyje wszystkich sposobów, by obejrzeć rewolwer, który będzie miał przy sobie. Sięgnął do oficjalnej części biurka, wysuwając szufladę z rewolwerami. Wziął pierwszy z brzegu, kładąc go do tylnej kieszeni spodni. Nie miało żadnego znaczenia, jaki system i kaliber. Grunt, że wyczyszczony i naładowany aż do ostatniego ładunku. Zaledwie skończył przygotowania do wizyty, od strony podwórza dobiegł szum kilku silnych motorów. Ależ gazowali. Skonstatował z mimowolnym podziwem. Od telefonu nie upłynęło więcej aniżeli jakieś trzy kwadranse. Zorganizowanie w tak krótkim czasie wyprawy i pokonanie około trzydziestu mil drogi należało uznać za nieladawy czyn. Szedł powoli na dół do halu. Ktoś już stukał niecierpliwie do drzwi. Zapalił tylko jedną żarówkę w zawieszonym mu sufitu żrandolu w kształcie średniowiecznej latarni i podniósł rygiel automatycznego zamka. Do hallu wbiegł inspektor Magdafty. Z jego kosmatej burki spływały mokre strugi, znacząc na wyfroterowanej podłodze ciemne ślady. Spojrzał badawczo na gospodarza. Twarz Harry'ego cechował niewzruszony spokój. — Mister Clifton nie wrócił? — zapytał bez wstępów. Harry pokręcił przecząco głową. — Niestety. Co gorsza nie dał żadnego znaku życia. Zatelefonowałby chyba, gdyby mu coś nieprzewidzianego stanęło na przeszkodzie do powrotu. Nigdy dotychczas nie wychodził na noc z domu i poszedł pieszo. W tych warunkach wycieczka do miasta nie wygląda na możliwą. Tak, inspektor strzepnął końcami palców wielkie krople na wpół zamarzniętej wody przyczepione do kołnierza. To rzeczywiście niepokojące. Z której strony słyszał pan strzały? Rzucił pytanie po chwili milczenia. Od strony lasu. Tam wskazał ręką w kierunku tylnej ściany halu. Obudziły pana? magdafty nie patrzył teraz na Harry'ego. ale ten nie miał najmniejszej wątpliwości, że obserwuje bacznie każde najsłabsze, nawet drgnięcie jego twarzy. Nie, zaprzeczył obojętnie. Zazwyczaj udaje się na spoczynek dość późno. Czytałem właśnie książkę. Zaraz po usłyszeniu podejrzanych odgłosów zawiadomiłem pana. Aha, mruknął inspektor, oczywiście. Z dwóch mężczyzn rozmawiających spokojnie w hallu żaden nie mówił tego co myślał. Gdyby więzione pod czaszkami przybrały kształt słów zamiast chłodno-uprzejmej rozmowy, rozgorzałaby pomiędzy nimi śmiertelna walka. Wskaże pan nam drogę do tego lasu? Trudno byłoby nie znając tutejszych wertepów nie zabłądzić w ciemnościach. Służę. Nie mogę wprawdzie powiedzieć, aby mi to miało sprawić specjalną przyjemność, ale sam rozumiem, obowiązek obywatelski. Ostatnie słowa brzmiały ledwo uchwytną ironią. Sięgnął po zawieszoną na dębowych szaragach burkę, narzucił ją na siebie. Dłoń inspektora otarła się niby przypadkiem o miękką powierzchnię wełny. Nie lubi pan takiej pluchy? To prawda, potwierdził lekko, ale skąd ten wniosek? No, płaszcz zupełnie suchy. Wygląda jakby pan nie wychodził od dzisiejszego południa z domu. Po wargach charygo przemknęło coś w rodzaju uśmiechu. Tak, w ostatnich czasach nabrałem upodobań cybaryty odpowiedział wymijająco. Na taki czas najprzyjemniejszym miejscem jest wygodny fotel przed płonącym kominkiem. Systematycznie, bez pośpiechu, zapinał guziki. Jestem gotów, oświadczył, wkładając czapkę na głowę. No to idziemy. Bardzo z pańskiej strony uprzejmie. O, zatrzymał się nagle, jakby sobie przypomniał coś niespodziewanie. Wziął pan ze sobą rewolwer. Harry przymrużył oczy. Od samego początku oczekiwał czegoś w tym rodzaju. A jakżeby inaczej? Stale noszę przy sobie coś do pukania. Wie pan, od tych ostatnich wyczynów wilka. Wzrok jego powędrował w kierunku sufitu. McDavty zaciął wargi, aby powstrzymać gniewnie przekleństwo. W słowach Harry'ego dźwięczały wyraźnie nutki tłumionego uśmiechu. Czy aby w porządku? Bo z tego, co pan mówi, wygląda, jakby ich siedziało w lesie co najmniej kilkunastu. A w takich warunkach każda lufa po naszej stronie może mieć swoje znaczenie. Tłumaczył rozwlekle. Nie noszę broni, która by szwankowała, bąknął niedbale. To już przyzwyczajenie z lat niemowlęcych. Tak, ale urwał niezdecydowanie, poszukiwał widocznie pretekstu. A może chce pan sam zobaczyć? Zaproponował uprzejmie Harry. To byłoby najlepsze, potwierdził skwapliwie. Uchodzę za coś w rodzaju specjalisty od broni palnej. Harry z trudem powściągnął pogardliwy grymas. W takich drobiazgach inspektor nie przejawiał zbytniej przebiegłości. Koncept nie czynił wrażenia koronkowej roboty, raczej przeciwnie. Proszę, sięgnął powoli do kieszeni, wydobywając miękką, skórzaną pochwę. Niech pan obejrzy, podał Magda w temu. Ten włuskał rewolwer, odciągając wierzchnią część lufy, niby to sprawdzając działanie mechanizmu. Przy sposobności zajrzał fotwór. Ali Richt oddał rewolwer. Dba pan o swoją broń. To też należy do moich dziwactw. Wsunął pistolet do bocznej kieszeni płaszcza. A zawahał się. Czy ma pan również inne? Znalazłoby się. Chce pan obejrzeć wszystkie? Tym razem pytanie brzmiało niemaskowaną już ironią. Nie. Teraz szkoda czasu. Może przy bardziej sprzyjającej okazji. Przed podjazdem dygotały niespokojnym rytmem pracujących motorów dwa wydłużone cielska wielkich kilkunastoosobowych samochodów policyjnych. We tkwiły szczelnie okutane postacie. Wsiedli wraz z inspektorem do pierwszego. Harry zajął opróżnione przez jednego z policjantów miejsce przy kierowcy. Magdafty usiadł tuż za nim. Jazda rozkazał głośno inspektor. Przyćmione ślepia potężnych reflektorów rozjarzyły się jaskrawym białym światłem. Motory zawarczały szybszym oddechem. Samochody ruszyły w stronę otwartej na oścież bramy. Musieli ją okrążyć wielkim łukiem, nie było bowiem mowy, by przecisnąć szerokie maszyny przez furtkę wychodzącą bezpośrednio w kierunku lasu. Wyrzucane pneumatykami w górę, wielkie płaty śniegu wpadały gęsto do wnętrza wozów. Smagając po twarzach. Z góry sypał bez przerwy lepki puch pomieszany z kryształkami gradu. Nie, stanowczo jazda nie należała do specjalnie przyjemnych. Znacznie gorzej poszło, gdy po przebyciu kilkuset yardów drogą samochody skręciły zgodnie ze wskazówkami Harry'ego na szerokie pole. Musieli przejechać przeszło mile na przełaj po gruncie pełnym nierówności i wyrw. Maszyny chybotały na wszystkie strony jak łódki kołysane wzburzonymi falami. Raz po raz zdawało się, że nic już nie zdoła ich ocalić przetrunięciem na bok. Wreszcie zaczerniała ściana lasu. Harry spojrzał przelotnie na fosforyzujące cyfry zegarka. Bagatela. Na niespełna półtorej mili stracili przeszło dwadzieścia minut. Piechotą poszłoby na pewno znacznie prędzej. Magdafty wyskoczył na śnieg. Tyraliera co trzy metry. Rozkazał. Rewolwery w garści i przy najmniejszym podejrzeniu strzelać bez pytania. Latarki w drugiej ręce. Inaczej gotowi byście pomordować się nawzajem. Dorzucił rubasznie. Harry zszedł powoli z wysokiego stopnia. Słysząc zarządzenie inspektora wzruszył lekko ramionami. W ten sposób pobudziliby nawet niedźwiedzia z zimowego snu, a cóż dopiero mówić o wzbudzeniu czujności bandytów. Strategia Magda w tego należała widocznie do całkiem osobliwego rodzaju. Pan pójdzie ze mną, jeśli łaska, oświadczył mu bezapelacyjnym tonem inspektor. Zna pan zapewne trochę ten labirynt? Harry wsunął ręce do kieszeni. Prawdę powiedziawszy, to niewiele. Mruknął bez entuzjazmu. Zaczęli się przedzierać przez mokrą gęstwinę. Pomiędzy gałęziami migotały dziesiątki ręcznych latarek policjantów. Ależ iluminacja zauważył bez żadnej intonacji Harry. Nie aprobuje pan mego systemu poszukiwań, zerknął na niego inspektor. No, powiedział obojętnie, gdyby w krzakach siedzieli bandyci. Magdafty roześmiał się chropowato. O! Zaraz bandyci! Pan ma zbyt wielkie wymagania, mister Kos. Na pewno już nie pozostało po nich ani śladu, jeżeli w ogóle znajdowali się tu kiedykolwiek. Nie czekaliby przecież jak trusie na obławę po strzelaninie. Harry pochylił głowę i zdawał się patrzeć pilnie pod nogi. Cóż, bąknął bez specjalnego nacisku. Pan zna lepiej ich zwyczaje niż ja. Zauważył kącikiem oka, jak twarz inspektora nagle drgnęła. Co? Obrzucił go ciężkim, badawczym spojrzeniem. Dlaczego to niby mam wiedzieć lepiej? Wydawało się, jakby Harry nie usłyszał pytania. Tam do licha. Zaklął półgłosem, zawadziwszy o jakiś sterczący w śniegu pień. Można nogi połamać w tych wertepach. Nie patrzył na inspektora, jednak zauważył jak złote galony połyskujące spod podbitego futrem mankieta zbliżały się do odstającej kieszeni kurtki. Mocne palce o krótko obciętych paznokciach drżały drapieżnie w kierunku twardego kształtu zarysowującego się poprzez gruby materiał burki. A Har wiedział doskonale co to był za przedmiot. Prawa dłoń Harry'ego zwisała zupełnie swobodnie. Zawsze zdąży sięgnąć do swojej kieszeni. Ćwiczył ten ruch ładne parę lat i inspektor na pewno mu nie dorówna. Mózg jego pracował z zimną precyzją. Serce nie przyspieszyło ani na jotę swego rytmu. Kto wie, może byłoby i najprostsze rozwiązanie. Wszystko jedno co będzie później. Więc może, ale nie, nie miał jeszcze w ręku ostatniego ogniwa. Sprawa nie dojrzała jeszcze do swego ostatecznego rozwiązania. Przecięcie węzła nie wystarczyłoby dla tamtych. Inspektor wciąż zwalniał kroku. Kącik powieki jego lewego oka drgał ledwo dostrzegalnym nerwowym tikiem Dotychczas jednak nikt nigdy nie widział u inspektora tego odruchu. Widocznie panowanie nad nerwami zaczynało mu już przychodzić z trudem. Więc Magdafty zatrzymał się. Odwracając ostrym skrętem głowy wprost ku Haremu, dlaczego właśnie ja mam znać, waszym zdaniem zwyczaje bandytów. W głosie jego dźwięczały tym razem nutki tajonej groźby. W szarych źrenicach gorzał zielonkawy odblask. Bo Harry zgarbił się przechodząc pod nisko zawisłą gałęzią, bo powtórzył, Prostując swą barczystą postać i podnosząc powoli wzrok ku twarzy inspektora, powinien pan znać je doskonale, mając z tego rodzaju ludźmi często do czynienia. Dorzucił w końcu niedbale. Ton tych słów wypadł zgodnie z jego intencją, wyraźnie, nieprzekonywająco. Ach, tak. Oczywiście. Wyraz czujności nie znikał z rysów inspektora. Chciałbym pana o coś zapytać. Przechylił ku niemu głowę. O co? Czy pan nie wie przypadkiem, kto jest wilkiem? Wypalił z znienacka. Ostry promień latarki Magda Wtego uderzył w oczy Harry'ego. Kos opuścił powieki, chroniąc się od ataku jaskrawego światła. Gotów mnie pan oślepić, inspektorze, bąknął z bolałym tonem. Reflektor opadł z powrotem ku ziemi. Magdafty miał ochotę zapląć. Zasadzka spełzła na niczym. Nie odpowiedział mi pan, podkreślił z naciskiem. Nie odpowiedziałem, przyznał uprzejmie. Za to powiemy panu coś ciekawego. Już po raz drugi słyszę to samo pytanie. Po raz drugi, a pierwszym razem. Przedtem pytał mnie o to samo. Mister Clifton mruknął jakby sennym głosem. I? Inspektor spojrzał na niego z natężeniem. Oczy jego rozbłysły zielonkawym odblaskiem. Dłoń trzymająca rewolwer lekko drgnęła. Niewiele brakowało, by skierował lufę na Harry'ego. Harry westchnął z głębi piersi. Jemu niestety też nie udzieliłem odpowiedzi. Zresztą to było zbędne. Clifton i tak wiedział dokładnie. Dorzucił cicho. Magdafty nagle stracił ochotę do dalszej rozmowy. Szli teraz w zupełnym milczeniu. Ze wszystkich stron otaczał ich przenikliwy trzask kłamanych gałęzi. Policjanci robili zgiełk, jakby przez las przechodziło całe stado słoni. Inspektor ani razu nie zwrócił uwagi swym podwładnym. Widocznie ich zachowanie nie stało w sprzeczności z jego intencją. Halo. Tutaj. Zabrzmiał czyjś podniecony okrzyk. Jest. Światełka znieruchomiały na chwilę, po czym ruszyły w kierunku głosu. Na brzegu niewielkiej polany zrobiło się nagle jasno. Pocięte dziesiątkami ostrych promieni mrok odpłynął w głąb lasu, gęstniejąc pomiędzy drzewami w nieprzeniknioną czerń. Na szarawym tle śniegu leżał podłużny kształt, podobny na pierwszy rzut oka do sterty rozrzuconych bezładnie łachmanów. Pobiegli pośpiesznie bliżej. Szeroko otwarte oczy Cliftona zaszkliły się, odbijając światło latarek. O, Magdafty wsunął rewolwer do kieszeni, więc jednak, martwy jak kawał lodu, oznajmił stłumionym głosem, śmierć nastąpiła co najmniej przed trzema godzinami. Albo jeszcze wcześniej. A pan słyszał strzelaninę przed godziną? Podniósł oczy na Harry'ego. Coś w tym rodzaju patrzył ze smutkiem w zastygłą skurczoną twarz przyjaciela lat młodości. Patrzcie no, Magdafty wyjął ostrożnie z pomiędzy zaciśniętych palców zabitego rewolwer. Kto wie czy nie dogodził któremuś z zabójców. Dodał w zamyśleniu. Jak mówią, strzelał po mistrzowsku powstał, przeciągając zdrętwiałe mu Niech pan patrzy kos, zaczął podchodząc ku Harry'emu. O, pośliznął się nagle na mokrym śniegu. Do licha. Chybnął całym ciałem gwałtownie naprzód, uderzając ramieniem w piersi Harry'ego. Harry stał nieporuszenie. Zdołał nawet wywołać na zlekka pobladłe wargi imitację uśmiechu. Nie zgrabiasz z pana inspektora rzucił żartobliwie. Po twarzy Magdaftego przemknął wyraz zawodu. Mocny człowiek pomyślał z mimowolnym uznaniem. Wiedział przecież, że po raz drugi w ciągu dzisiejszej nocy zwierzyna ominęła zastawione sidła. Panie inspektorze, jeden z policjantów oświetlił promieniem latarki głębokie ślady stóp odcięte na śniegu, czy robić odlewy. Od lewy skrzywił pogardliwie wargi. Dużo by ci z nich przyszło. Czyż nie widzisz, wskazał palcem na niewyraźne zarysy buta, że brzegi pozasypywane szkoda gipsu. Po upływie kilku minut zaczęli odwrót. Nie było już czego szukać po lesie. Znaleźli to, po co przyszli Cliftona. Zwłoki owinięto w ciemny koc. Dwóch ludzi ujęło za jego końce i ruszyli łatwiejszą już teraz, bo wydeptaną drogą, w kierunku oczekujących samochodów. Szli w absolutnym milczeniu. Mogłoby się wydawać, że obecność zastygłego w bezruchu śmierci kształtu, chyboczącego bezwładnie w takt kroków policjantów, nakłada na wszystkie ustań rozerwalną pieczęć. Władowano zabitego na jeden z wozów. Kładąc go na podłodze wzdłuż siedzeń, zabrzmiał jęk syreny i samochody zaczęły pracowicie forsować zaspy. Czy mam pana odwieść do domu? zaproponował lekko inspektor, gdy już dobrnęli do drogi. Dziękuję, Harry odmówił uprzejmie. Przejdę z pacerkiem. Kiwnął głową w pożegnalnym geście, zeskakując na ziemię. Maszerował wyprostowany sztywno, stawiając sprężyście nogi. Gdy doszedł do bramy swej farmy, odwrócił głowę. W oddali zniknęły czerwone światła aut. Z tej odległości nie mogliby go widzieć nawet przy użyciu dalekosiężnej lunety. Nacisnął klamkę bocznej furtki. Twarda linia jego postaci zwiotczała nagle, jakby pozbawiona oparcia kośćca. Wlókł się teraz aniżeli szedł przez puste, tonące w szarym mroku podwórze. Miał wrażenie, jakby w schodach przybyło co najmniej w trójnasób stopni. Zanim dotarł do sypialni, poty wąskimi stróżkami spływał spod czapki, znacząc wilgotne bruzdy na zapadniętych policzkach. Zamknął za sobą starannie drzwi, przekręcając dwa razy klucz ich zamku, choć każdy ruch kosztował go niewymownie wiele. Odchylił ostrożnie zasłonę, wyglądając przez okno. Nie zauważył niczego podejrzanego. Samochody policyjne zniknęły bez śladów, zaścielającej gęstymi kłębami ziemię wilgotnej mgle. Mrok nocy ustępował powoli, mieszając się z drżącą szarością nadchodzącego dnia. Zasunął z powrotem portierę. Miał za sobą piekielnie ciężkie chwile, a to co go jeszcze czekało? Tak, to było bodaj jeszcze trudniejsze. Niemrawymi, jakby z waty, palcami odpinał guziki burki. Wreszcie opadła na ziemię. Nie schylił się po nią. Nie zaryzykowałby schylenia, gdyby u jego stóp leżały bezcenne skarby. Zaczął ostrożnie ściągać kurtkę. Twarz jego ssniała. Wargi zaschły w szorstką obcą skorupę. W źrenicach raz po raz migotały i gorączki. Gdy rozchylił kurtkę i kamizelkę, wyjrzała koszula pokryta wielkimi plemami krwi. Rozdział XVI. Kos. Dziękuję, Miss Barton czuje się nie najgorzej. Dziękuję. Stan zdrowia Miss Barton uległ dalszej poprawie. Tak, doktor pozwolił dziś miss zbarcione wstać z łóżka. Zaczynał już po prostu nienawidzieć słuchawki, przemawiającej chropowatym głosem Beli. A przecież przedtem gdy rozbrzmiewała srebrną muzyką słów Mek, potrafiła mu dać tyle chwil szczęścia. Mek wyraźnie nie chciała z nim rozmawiać. Miała kontakt telefoniczny w swojej sypialni tuż przy łóżku i gdyby zażądała, przyniesiono by jej niewątpliwie aparat. Dawniej robiła w ten sposób niejednokrotnie. Tak, dawniej, a teraz od momentu napadu na starą farmę nie zdołał zamienić z nią ani słowa. Próbował pisać listy. Błagał, aby odpowiedziała, choć kilka słów wracały nierozpieczętowane. Nie miał żadnych złudzeń, odsyłano je na wyraźne polecenie. Mek. Ani Barton, ani tym razem Bella nie posunęliby tak daleko opieki nad nią. Zaprzestał prób. Zacisnąwszy zęby, poświęcił się bez reszty swej pracy. Ciężkiej, żmudnej pracy. Miał jeszcze tyle do zrobienia, zanim wtedy, gdy wszystko będzie skończone, może potrafi przekonać ukochaną. Porwie ją i wywiezie w daleki świat, z dala od tego piekła. Tymczasem musiał przede wszystkim rozkruszyć łańcuchy przykuwające go do miejsca. Bez tego nie miał prawa myśleć o swoich osobistych sprawach, ani o szczęściu. Obowiązek, przynajmniej taki, jak on go pojmował. Skoro już zaczął, musi dobrnąć do końca. Zwłoki Cliftona stawały się krwawym drogowskazem. Jego zastygłe w bezruchu śmierci ramię wskazywało nieubłaganie kierunek, którym musiał iść dalej. Stracił tylko jeden jedyny dzień. Dzień po wyprawie do lasu. Ale wtedy pomimo wysiłku, nie zdołał zwlec się z łóżka. Był na wpół przytomny. Miał wrażenie, że gorączka go zmorzy ostatecznie. Gdyby Magdafty odwiedził tego dnia farmę, zdobyłby wreszcie tak gorączkowo poszukiwany dowód. Nawet Wilmers nie miałby nic do powiedzenia. Musiałby ustąpić. Inspektor postawiłby na swoim, osiągając upragniony triumf. Na szczęście dla Harry'ego, MacDuffy nie myślał wcale o nim. Przynajmniej chwilowo. Miał aż nadto kłopotu z innymi sprawami. Zamordowanie Cliftona pociągnęło za sobą całkiem nieprzyjemne komplikacje w funkcjonowaniu maszyny policyjnej w Firebanks. Jakże, sławny detektyw zamordowany niemal tuż pod nosem policji. To już nie byle co. I znowu Wilk. Bo nikt nie chciał wierzyć w możliwość jakiegoś przypadkowego mordu. Któż zresztą inny miałby powód do uprzątnięcia detektywa? Przecież wiadomo, że śledził właśnie wilka. Magdafty zredagował w pocie czoła obszerny raport do samego gubernatora. Nie należało to do specjalnie łatwych zadań. Gubernatorowi nie można posyłać byle czego. To oczywiście jeszcze nie wszystko. Protokoły. Sekcje, szkice terenowe też zajmowały niemało czasu. A poza tym miał jeszcze inne niecierpiące najmniejszej zwłoki zajęcia. Bodaj, czy nawet nieważniejsze od tamtych urzędowych. Ale nikt nie wiedział, jakiego rodzaju praca zajmowała noce policyjnego dygnitarza. Zresztą noce te nie należały do urzędu. Stanowiły prywatną własność Magdafty -ego. Miał prawo nimi rozporządzać według własnej woli. Harry również pracowicie spędzał całe doby. Zapomniał już niemal jak to przesypia się noc w łóżku. Właśnie z zapadnięciem mroku wyruszał ukradkiem w świat na tajemnicze wycieczki w poszukiwaniu sobie jedynie wiadomego celu. Wracał przeważnie dopiero wtedy, gdy świt przerzedzał zasłonę ciemności. Zmęczony, zmarznięty do szpiku kości, a co gorzej zniechęcony. Chodziło już tylko o drobnostkę, by móc zamknąć ten grzęznący w zdradzieckim trzęsawisku rozdział życia. Jeden, jedyny szczegół, który miał stanowić kropkę po ostatnim zdaniu. A właśnie ten szczegół tkwił gdzieś w niewiadomym. Bez niego cała pracowicie wzniesiona konstrukcja traciła fundamenty, grożąc runięciem za najbliższym podmuchem wiatru. Musiał go zdobyć. Za wszelką cenę. Cel, który jaśniał przed jego oczyma oślepiającym blaskiem błyskawicy, ale jednocześnie zawierał w sobie śmiertelną grozę gromu. Nie tylko dla niego, dla wielu innych również. Minął tydzień, siedem nieskończenie długich dni i tyleż nocy. Telefon milczał. Poczta przynosiła jakieś nikomu niepotrzebne świstki bez treści. Odmek ani znaku życia. Wreszcie nie wytrzymał. To znaczyło przewyższać siły jego woli. Spróbował jeszcze raz. Ostatni. To niemożliwe przecież, aby go nie chciała wysłuchać. Chyba, że nie kocha. Przyprowadzenie siebie do jakiego takiego ludzkiego wyglądu zajęło mu więcej aniżeli godzinę czasu. Zaniedbał się bardzo w ostatnich czasach. Samochód powierzony pracowitym rękom Johnsona błyszczał jak cacko. Nacisnął starter z jakimś niedobrym przeczuciem. O mały włos nie wyskoczył z maszyny w panicznej ucieczce przed... pewnością. Ad, mruknął zaciskając szczęki. Niech tam... raz kozie śmierć. Jechał powoli. Nigdy jeszcze droga do Firebanks nie trwała tak długo. Odsunął tchórzliwie moment usłyszenia wyroku. W końcu zatrzymał maszynę przed podjazdem dyrektorskiego domu. Podniósł głowę wlepiając stęsknione spojrzenie w jej okno. Usłyszała przecież chyba? Nic. Szyby liśniły matową pustką. Minęła dłuższa chwila. Nacisnął taster klaksonu. Nie mógł przecież tkwić tu bez końca. Ciszę rozerwał na strzępy jękliwy głos reny. Za drzwiami powstał jakiś ruch. Ciężkie powolne kroki schodziły po stopniach. Nie, to nie Mek. Pewno mnie w ogóle nie zechce widzieć, pochylił głowę nad kierownicą, aby ukryć przed służbą swój niepokój. Szczęknął metalicznie zamek. Ktoś niewidoczny uchylił ostrożnie jedno skrzydło drzwi. Wyjrzały niebieskawe białka otoczone hebanową skórą, to Bill. Harry jednym ruchem wyskoczył na kamienne płyty chodnika. Zastałem Miss Barton. Głos jego nie drżał, ale kosztowało go to niezmiernie wiele wysiłku woli. Nie, wargi murzyna rozchylił głupkowaty uśmiech: Miss Barton nie ma w domu. A, zająknął się, kiedy wróci? Pokryta kędzierzawą gęstwą włosów, głowa wykonała nieokreślony ruch. Niestety. Mister Cos, nie mogę panu tego dokładnie określić. Miss Barton wyjechała z Fairbanks. Oczy służącego obserwowały ciekawie gościa. To wszystko, co się ostatnio działo w domu dyrektora, tak daleko odbiegało od zwykłego trybu życia. A przecież przybysz odgrywał w tym niewątpliwie całkiem niepośrednią rolę. Wy. je. hała. powtórzył bezmyślnie Harry. Wiadomość uderzyła w niego, jak wymierzony z nienacka cios obuchem. Przed oczyma pociemniało. W głowie zapanowała pustka, jakby jakaś okropna miotła wygarnęła nagle wszystkie myśli. Nie był zdolny do przepchnięcia poprzez zaciśniętą krytania ni jednego słowa. Zacisnął pięści, wpijając paznokcie w ciało dłoni. Nie, Nie będzie przecież robił z siebie widowiska. Wciągnął powietrze do płuc. Dokąd? Głos jego brzmiał już niemal obojętnie. Nie wiem, Bill rozłożył bezradnie ręce. Może pan dyrektor będzie mógł pana o tym poinformować. Jest właśnie w domu. Czuł się dziś rano niezbyt dobrze i nie pojechał do kopalni. Zamelduj mnie dyrektorowi. Zaczął ociężale wchodzić po schodach. Miał takie uczucie, jakby wstępował na szafot. Gorzej jeszcze. O ileż radośniej szedłby na szubienicę, gdyby wiedział, że mek go kocha. A teraz uciekła od niego. Wyjechała z miasta, by nie być narażona na przypadkowe spotkanie. Otaczające przedmioty tonęły w jakiejś drżącej mgle. Nie zdawał sobie sprawy, ile czasu minęło, zanim Bill powrócił do saloniku. Pan dyrektor prosi oznajmił z namaszczeniem. Ach tak, pozwolił bezmyślnie zdjąć z siebie płaszcz. Potem znowu schody. Ostatkiem sił trzymał podniesioną głowę. Barton powitał go chłodnym ukłonem. Proszę, wskazał nieco sztywno na skórzany fotel stojący przed biurkiem. Co u pana słychać Mister Kos? Dawno nie miałem przyjemności go oglądać w swoim domu dodał, podsuwając pudełko z papierosami. Harry machinalnym ruchem sięgnął po papierosa. Nie bardzo zdawał sobie sprawę, po co tu przyszedł. Mek wyjechała. Tłukło się rozpaczliwym rytmem pod obolałą czaszką. Ja. zaczął, zapalając od ognia podanego przez Bartona. Tak. Bąknął. Miałem dużo pracy. I zaczynał się już nieco opanowywać. Miss Barton wyjechała? Zapytał wreszcie nie patrząc w stronę dyrektora. Tak, potwierdził krótko, przedwczoraj. Twarz Harry'ego stężała, nie wyrażała jednak żadnych uczuć. Teraz już był przytomny. Pewno na odpoczynek, otoczył się gęstymi kłębami dymu. Uchum, chrząknął potakująco Barton, widzi pan, dodał po chwili aura laski nie bardzo jej służyła. Harry z trudem powstrzymał cisnący się na wargi jęk ostatecznej rozpaczy, Aura laski, więc wyjechała poza granice prowincji. Zapadło przeciągłe milczenie. Harry skierował cały wysiłek woli ku ujęciu w karby zwiotczałych nerwów. Gdy odezwał się znowu, palce jego rąk leżących na kolanach wpiły się mocnym uściskiem w ciało. Pewno spędza teraz czas bardziej odpowiednim. Klimacie. Oczywiście skinął głową dyrektor, to jej na pewno pomoże w szybszym powrocie do zdrowia. A. Bardzo pana przepraszam, mister Kos, przeciął ruchem ręki dalsze słowa Harry'ego. Muszę go od razu uprzedzić, aby nie było jakichś nieporozumień. Otóż moja córka nie upoważniła mnie do udzielania jakichkolwiek informacji o miejscu jej pobytu. Tak, powiedział cicho Harry, rozumiem. Pochylił ponuro głowę, wlepiając wzrok w zawiłe kwiaty dywanu. Nie, chyba nie. Natomiast na jej biurku znalazłem po jej wyjeździe kartkę o bardzo dziwnej treści. Leżała luzem na widocznym miejscu, bez koperty i adresu. Jak odniosłem wrażenie, jest to coś w rodzaju zaczętego utworu literackiego, czy też czegoś podobnego. Zresztą, nie wiem. Nie wspominała mi ani słowem o znaczeniu, ani w ogóle o istnieniu tej kartki. Odsunął szufladę biurka i wyjąwszy z tamtą tarkusik sztywnego liliowego kartonu o powycinanych brzegach, podał Harryemu. Nie szukał ani chwili. Widocznie miał przygotowany na samym wierzchu. Harry ujął ostrożnie końcami palców, pachnący skrawek. Jaki znowu cios uderzy weń z tych równych. Nieco nerwowych liter. Tak. Przeczucie go nie myliło. Litery rozpływały się we mgle spadłe i nagle na oczy. Tych kilka słów zawierało cały ogrom tragicznej treści Wilku. Odchodzę na zawsze z twego życia. Wylane przez ciebie może krwi rozdzieliło nas nieprzebytą przepaścią. Prawda, jakie dziwne? Barton spojrzał na niego spod oka. Dziwne. Odpowiedział powoli, bardzo dziwne. Ręka opadła w dół, jakby karta zaciążyła nieprzezwyciężonym brzemieniem. Dziwne, powtórzył przysłaniając źrenice powiekami. Proszę, położył ostrożnie liliowy skrawek na brzegu biurka. Wstał z fotela, podpierając się rękoma o jego krawędzie. Żegnam, panie dyrektorze, skłonił się sztywno przed bartonem. Żegnam, mister Kos. Ruszył twardym krokiem ku drzwiom. Wiedział z całą pewnością, że nigdy już nie przekroczy progu tego domu. Pogoniło za nim nieruchome spojrzenie Bartona. Dobrze się jednak stało, że nie pozwoliłem na wcześniejsze zaręczyny z Mek, pomyślał dyrektor, zagłębiając się w fotelu. Wziął z biurka położony przez Harry'ego kartonik. Przebiegając po raz tysięczny jego treść. Wilk. HM, tak, odłożył go wreszcie. Tylko nie rozumiem, dlaczego go dotychczas nie zamknęli? Rozdział 17 Ostatnie ogniwo. Nad drzwiami prokuratora płonęła czerwona żarówka. Zajęty. Nie przeszkadzać ostrzegała alarmująco ewentualnych interesantów. Wilmers jednak był sam. Na biurku leżało na wpół rozwinięte z grubego, szarego papieru zawiniątko. Oczy Wilmersa raz po raz biegły ku dziwnej zawartości paczki, przyniesionej przed kilkunastu minutami. Długi, niekształtny płaszcz ze zgrzebnego płótna i takież obszerne spodnie. Ani jednego słowa objaśnienia do tej przesyłki. Ale objaśnienia były tu najzupełniej zbędne. Wilmers nie miał najmniejszej wątpliwości co do jej znaczenia. Ostatnie ogniwo, mruczał półgłosem. Tak, ten niezbyt elegancki strój był właśnie ostatnim ogniwem wilka. Spacerował nerwowym krokiem tam i z powrotem, przemierzając gabinet. Wciąż jeszcze się wahał. Zwykły spokój opuścił go bezpowrotnie. I żeby to tylko dzisiaj. Od dwóch przeszło tygodni prokurator Wilmers przestał poznawać samego siebie. Gdzie się podziała jego stanowczość, z której był znany w sferach sądowniczych? Co się stało z przysłowiową niemal równowagą duchową? Wszystko gdzieś zniknęło. Myśli chybotały jak trzcina na wietrze. Wiedział dobrze. Tym razem musi już powziąć ostateczną decyzję a przecież zwlekał do ostatniej chwili. Niewiele miał właściwie do zrobienia, tylko kilka pociągnięć piórem, ale skutki? Bagatela. O te skutki właśnie chodziło. Gdyby nie to, zlikwidowałby już dawno całą historię. Łatwo powiedzieć zlikwidować, uśmiechnął się żałośnie w przestrzeń, wybuchnie skandal, jakiego świat nie widział. Dotychczas usiłował nie wierzyć. Wysuwał najrozmaitsze obiekcje. No, tak. Właściwie nie było niezbitego dowodu. A teraz zerknął na zwitek szarego płótna, panoszący się na biurku. Otóż to teraz miał w ręku dowód. I do tego nie byle jaki. O mocy żubienicznej pętli co najmniej. Bomba pęknie. A hałas jej wybuchu usłyszą w najdalszych zakątkach stanów. Nie było na to sposobu. Chyba gdyby. Nie, dognął z obrzydzeniem, odtrącając natrętne myśli, nie pójdzie na to, żeby nie wiem co. Nie czuł w sobie powołania do roli kata. Najwyżej można by zostawić tamtemu sposobność, żeby dobrowolnie. To jednak nie dawało żadnych szans. Tamten miał zbyt rogatą duszę. Będzie się na pewno bronił do ostatka. W cisze wpadło metalicznym dźwiękiem bicie zegara. Ósma Sięgnął zrezygnowanym gestem do kieszeni, wysuwając wieczne pióro. Odkręcił je powoli. Dalsze zwlekanie nie miało żadnego sensu. Zaczynało nawet grozić katastrofą. Potem może być już za późno. Oddarł małą kartkę z notesu. Strząsnął krople atramentu zawisłą na końcu stalówki. Odłożył jeszcze na chwilę pióro, zapalając papierosa. Pogrążył się w niej wesołej zadumie. Najchętniej pojechałby na kilka tygodni urlopu, oddając na ten czas urzędowanie swemu zastępcy. Niech tamten babrze się w tym świństwie, było to jedyne pobożne życzenie. Nie mógł nawet poważnie myśleć o takim rozwiązaniu. Zastępca nie dałby rady. Trzeba będzie mieć nerwy jak postronki. W ciągu najbliższych dni rozpęta się prawdziwe piekło. Nerwy jak postronki? A kto je miał? Może on sam? Animowy. Chodziły luźno jak nienastrojone struny. Cóż dziwnego. Żeby kto mógł poza nim wiedzieć naprawdę, jak wiele przeszedł. Choćby ta konferencja z Jego Ekscelencją? Skoczył na niego jak dziki kot. Co? Jak? Niemożliwe. Musiał mu tłumaczyć całymi godzinami, zanim wreszcie uwierzył. A potem znowu dla odmiany zaczął rozpaczać. Taki skandal, taki okropny skandal. Podniósł oczy do góry, jakby wzywając pomocy niebios, aby uderzeniem piorunu rozwiązały tę ohydną sprawę. Wreszcie wydał dyspozycję. Teraz był znowu pełnym stanowczości gospodarzem prowincji. Jeżeli panu dostarczą ten dowód, zrobi pan tak a tak. Podpisał pisemne zarządzenie. Na wszelki wypadek, oznajmił wręczając go Mercowi Wielkie rzeczy, zarządzenie. Obeszłoby się bez niego doskonale. Niechby tak spróbował być tu w Firebanks na miejscu prokuratora. Przenikliwe tykanie wielkiego ściennego zegara zawieszonego na wprost biurka nieubłaganie odmierzało mijające minuty. Wilmer podniósł oczy, kwadrans po ósmej. Najwyższy czas. Potrząsnął energicznie głową, jakby zrzucając z mózgu gnębiącej myśli. Co tam, ujął zdecydowanie pióro, tak czy inaczej, trzeba z tym skończyć. Stalówka szybko pobiegła po papierze. Tylko kilka słów: aresztować, możliwie dyskretnie, dostarczyć bezpośrednio, jeszcze zygzak podpisu, bo ten niepozorny świstek miał moc dokumentu, i to dokumentu decydującego o czyimś życiu, ale nie tylko o życiu, o rozmaitych innych rzeczach także. Nacisnął taster dzwonka. Drzwi uchyliły się bezszelestnie i do gabinetu zajrzała młodzieńcza twarz sekretarza. Proszę zawołać. No, urwał na ułamek sekundy tego człowieka. Tak jest, panie prokuratorze. Po chwili do gabinetu wśliznęła się niepozorna figurka kilkunastoletniego wyrostka w obszarpanym ubraniu. Wilmer stłumił grymas niezadowolenia. Też niedorzeczny pomysł. Aby wybierać takiego smarkacza na posłańca w tej niezmiernie ważnej sprawie. Spojrzał badawczo w szczupłą twarz wyrostka. Czynił wrażenie rozgarniętego na dwie. Zresztą tamten na pewno wie, co robi. Dał już przecież niejednokrotnie dowód ostrożności. Może i lepiej, że taki obszarpane. A przede wszystkim nie podpadnie jemu. Złożył kartkę w czworo i zapaliwszy świecę stojącą na biurku, zalakował starannie brzegi. Masz. Wyciągnął w kierunku chłopca zaimprowizowaną kopertę. Niezbyt czyste palce zacisnęły się skwapliwie na skrawku papieru. Zanim wzrok prokuratora zdążył zarejestrować jakikolwiek ruch wyrostka, list zniknął gdzieś bez śladu w podartej kapocie. Wiesz komu masz doręczyć? Wilmers zajrzał prosto w brunatne źrenice. Wiem, skinął pewnym ruchem głowy. Pamiętaj, to ma być doręczone tylko. H.M. Wiadomej osobie. I nikomu innemu, dodał z naciskiem. To się wie, potwierdził z powagą chłopak. Jeszcze się taki nie urodził, kto by potrafił sięgnąć do kieszeni Jaspera Carona, wykrzywił łobuzersko wargi, czy mogę już odejść? Możesz i. Ale oberwaniec już go nie usłyszał. Pobiegł szybko ku drzwiom przy akompaniamencie stukotu podbitych gwoździami butów. Wilmers zabębnił końcami palców po blacie biurka jakąś niezbyt harmonijną melodię. Podpalił to przed sekundą ląd. Chwila wybuchu nadciągała z nieubłaganą pewnością. Nie pozostało mu nic innego, jak siedzieć i czekać. Pierwszy moment spotkania nie będzie jednak należał do specjalnie przyjemnych, skonstatował z rezygnacją, wyciągając z kieszeni jedwabną chustkę, aby obetrzeć pod pokrywające czoło. Kaloryfery w gmachu sądowym grzały naprawdę z nieznośną gorliwością. Rozdział osiemnasty Pojedynek Harry przyłożywszy rozpalone czoło do lodowato zimnej szyby, patrzył bezmyślnie w ciemność. Wielkie płaty mokrego śniegu wirowały widmowymi zygzakami w granatowym mroku. Gdzieś w dole, prawdopodobnie w halu, basowe dźwięki zegara oznajmiały jedenastą. Jeszcze nie przebrzmiało ostatnie uderzenie, gdy zawtórował mu, niby zniekształcone echo, cienki melodyjny ton z saloniku. Jedenasta. Oderwał z wysiłkiem czoło od chłodzącego dotyku szkła. Czas. Musiał wyruszyć na ostatnią wycieczkę. To tylko jedno jeszcze pozostało mu do zrobienia. A potem przyszłość stawała przed jego oczyma jako niezmierzona, głucha pustka. Cóż, strzepnął palcami, nie warto o tym myśleć. Może już nie wrócę z tego spacerku? Szedł powoli w dół. Wyciągnął niedbale burkę. Przełożył rewolwer z bocznej kieszeni. Nawet wbrew zwyczajowi zaniechał sprawdzenia działalności mechanizmu. A przecież czekała go decydująca rozgrywka. Niech tam. Jeżeli nie wypali, to szczęście tamtego, pomyślał beznamiętnie, otwierając drzwi. Otoczyła go szarpiąca zawierucha zawiei. Nie zwracał na to najmniejszej uwagi. W sercu szalała znacznie większa burza. Nie starał się tym razem zachowywać ostrożności. Zobaczą, to zobaczą. Dzisiaj zresztą wszystko się rozstrzygnie. Samochód stał w garażu przyszykowany do drogi. Przygotował go już przed kilkoma godzinami. Czekał jedynie na pewną wiadomość i właśnie przed niespełna pół godziną otrzymał ją wreszcie. Zapuścił motor. Miał przed sobą dobrych kilka mil niezbyt wygodnej drogi. Nie było mowy, by mógł ją przebyć pieszo. Przekręcił taster oświetlenia. Zabłysnęły reflektory, rozcinając ścianę mroku dwoma szerokimi snopami białego światła. Przed szybą drżały szarawe pasma padającego gęsto śniegu. Nacisnął starter. Maszyna ruszyła naprzód, szurając zgrzytliwie wstęgami gąsienic. Jechał szybko, trzymając mocno oburącz koło kierownicy. Nie pozostawało mu już wiele czasu. Po północy mogą przyjść tamci, a wtedy nie będzie miał żadnych szans. Śnieg uderzał monotonnie w szybę, oblepiając ją nieprzeniknioną pokrywą. Automatyczna wycieraczka pracowicie zakreślała swe półkole, oczyszczając wycinek szkła. Przez cały czas utrzymywał niezgorsze tempo. Samochód o czterech kołach na pewno utknąłby już dawno w jakiejś przydrożnej zaspie. Niezdarny kolonial trzymał się jednak dobrze. Upłynęło zaledwie parę minut, gdy dotarł do szosy. Skręcił ostrym łukiem na prawo, w stronę odległego miasta. Na szosie panowała absolutna pustka. Znikąd nie dobiegał najmniejszy choćby odgłos motoru. Nigdzie nie błyskało światełko latarni. Noc trwała w swym niczym niezmąconym spokoju. Stalowe płytki zastukały szybko po twardym podłożu szosy. Maszyna szła teraz prawie że gładko. Niedługo jednak. Jeszcze około trzech mili harry przyhamował wjeżdżając prosto w puszysty śnieg, leżący na szosie. Majaczący niewyraźnie w mroku nikły cienio odosobnionego krzaka stanowił nieomylny drogowskaz. Teraz zaczęła się męka. Gąsienice trzymały tył wozu na powierzchni, za to przednie koła raz po raz zapadały głęboko w puch. Wydawało się, że lada chwila maszyna wywinie kozła, grzebiąc karoserię w zaspie. Walczył zajadle z kierownicą. Musiał wytężyć wszystkie siły, by utrzymać samochód w jakiej takiej równowadze. Moment nieuwagi i niewątpliwie stanąłby kołami do góry. Zacisnął zęby. W oddali zaciemniała kępka drzew. Przyćmił reflektory. Zaczynała się strefa wojennych działań. Po przebyciu jeszcze kilkudziesięciu metrów wcisnął maszynę pomiędzy obsypane okiścią śnieżną gałęzie jodeł. Teraz zgasił światła zupełnie. Otoczył go nieprzenikniony, atramentowy mrok. Minęła dłuższa chwila. Zanim przyzwyczajone do ciemności oczy zaczęły odróżniać niewyraźne kontury poszczególnych przedmiotów. Wysiadł z samochodu. Nogi zapadły się po kolana. W ten sposób każdy odcinek drogi zabrałby nieskończenie wiele czasu. Otworzył bagażnik, wyjmując parę krótkich skórzanych plecionek. Przytwierdził je lekko do butów. Tak, zaśmiał się bezgłośnie, sunąc szybko po śniegu. Wycieczka można powiedzieć dla przyjemności. Ciekawym, dokąd mnie w rezultacie zaprowadzi. Podniósł głowę nadstawiając gorejącą twarz pod ostre podmuchy wiatru. Nie odczuwał najmniejszego niepokoju z powodu tego, co go oczekiwało u końca tej drogi. Jedynie gorączka panująca w organizmie od tamtej pamiętnej nocy rozpalała w piersi nieznośny żar. W ciemności zamajaczał niewyraźnie ciemny kształt niewielkiego budynku. Nie zmydził więc drogi, co by się bardzo łatwo mogło przytrafić w zawierusze śnieżnej burzy. Przystanął na chwilę, chcąc wypocząć po biegu. Musiał mieć spokojny oddech, aby iść dalej. I te migocące iskierki muszą zniknąć sprzed oczu. Wszystkie zmysły powinny pracować precyzyjnie, jak w dobrze wyregulowanym mechanizmie. Tu każdy ułamek sekundy mógł być decydującym. Wiedział dobrze, na co się porywa. Rzucił pytające spojrzenie. Ciemne okna, za późno, czy za wcześnie. Nagle drgnął, wsuwając odruchowo rękę do kieszeni. Poprzez martwe dotychczas szyby zaczęły się przesączać nikłe promyki żółtawego światła. Widocznie na oknach wisiały niezbyt szczelne zasłony. Teraz już wiedział, przybył w sam czas. Wysunął ostrożnie stopy z luźnych wiązań plecionek. Zawadzałyby mu jedynie, krępując konieczną swobodę ruchów. Od budynku dzieliło go zresztą nie więcej aniżeli kilkanaście kroków. Wsunął bezszelestnie, stawiając ostrożnie nogi. Minął jakieś szczątki rozwalonego płotu na wpół przysypanego śniegiem. Przylgnął całym ciałem do półokrągłych bierwią ściany. Nadsłuchiwał z natężeniem, wstrzymując oddech. Gdyby we chaty rozmawiano, usłyszałby niezawodnie. Ściany nie czyniły wrażenia zbyt silnych. Panowała jednak niczym niezmącona cisza. Prawdopodobnie tamten siedział sam, oczekując na swych towarzyszy. Nie potrafiliby na pewno zachować milczenia, gdyby już byli w komplecie. Przesuwał się cal po calu, aż do zbitych schropowatych desek drzwi. Położył lekko rękę na żelaznym skoblu. W prawej trzymał gotowy do strzału rewolwer. Przeczekał jeszcze króciutką chwilę sprawdzając stan swych nerwów. Serce biło równym nieprzyspieszonym ani o jeden ton rytmem. Spokojny oddech podnosił miarowo klatkę piersiową. Ali Richt zdecydował podnosząc palcem bezpiecznik rewolweru. Szarpnął gwałtownie z otwierając na oścież drzwi. Wskoczył susem do wnętrza. Obszerną izbę wypełniało mdłe światło naftowej lampki, ocienionej blaszanym majbażurem. Na widok nieoczekiwanego gościa jakaś postać zerwała się raptownie z niezgrabnego stołka. Harry skierował lufę w jego stronę. Ręce do góry. Wrzasnął groźnie, kładąc ostentacyjnym ruchem palec na cynglu. Z ponad puszystego futrzanego kołnierza wyjrzała ku niemu wykrzywiona paroksyzmem wściekłości twarz inspektora Magda wty ego. miał nerwowym ruchem pomiędzy palcami czarną połyskującą szmatę. A oczy jego zalśniły ponuro. Co za nieoczekiwana wizyta, Mister Kos. Łapy nad głowę warknął Harry. I żadnych sztuczek, bo. Ty. W źrenicach inspektora zapłonęły alarmujące ogniki. Zanim Harry zdołał zrozumieć, co zamierza, ręka jego błyskawicznym ruchem opadła do prawego boku. Żółtawe światło odbiło się na gładkiej powierzchni metalu. Przed oczyma Harry'ego buchnął krwawy płomień. Odruch instynktu samozachowawczego przygniótł jego ciało ku deskom podłogi. Wszystko co zrobił w następnym mgnieniu oka było podyktowane przez instynkt, zanim mózg znowu objął kontrolę nad czynnościami mięśni. Magda leżał na wznak na podłodze, rozpłaszczony niby potworny owad. U jego boku ciemniała na deskach czerwona plama, rozlewając z każdą chwilą coraz szerzej swe płynne kontury. Wyprostował się podchodząc ku leżącemu. Dłoń trzymająca pistolet zwisła niedbale. Wystarczyło jedno spojrzenie, aby skonstatować, że Magdafty nie jest już zdolny do najmniejszego nawet ruchu. Zresztą dłoń inspektora wypadła z rozwartych bezsilnie palców. Pochylił smutno głowę nad siniejącą twarzą inspektora. Po co strzelałeś? zapytał, jakby z wyrzutem, gdyby nie to. Le, piej, że tak. Blade wargi poruszyły się z wyraźnym wysiłkiem. Tu, tu, nie było innego: wyjścia. Albo ty, albo ja. Chrapliwy oddech wypłynął z jego piersi, zwyciężyłeś. Żyrenice zaczęła powlekać mgła śmierci. Mylisz się, szepnął Harry cicho, przegrałem. Harry zwiesił głowę na piersi. Tyle krwi, jeszcze jeden trup na drodze wilka, tym razem ostatni. Wsunął ociężałym ruchem rewolwer do kieszeni i ruszył w powrotną drogę. Wskazówki zegara wiszącego w hallu farmy forwars wskazywał punktualnie w pół do pierwszej, gdy Harry podniósł słuchawkę telefonu centrala nie odzywała się przez dłuższą chwilę Czekał z kamiennym spokojem, nie dotykając korbki nie miał już powodów do pośpiechu wreszcie zatrzeszczał w mikrofonie zaspany głos telefonisty wymienił jakiś numer. Znowu czekał dłuższą chwilę, zanim po tamtej stronie nie podjęto słuchawki. Inspektor Magdafty zabity rzucił bezbarwnie w przestrzeń. O, ktoś po drugiej stronie przewodu odetchnął ni to z żalem, ni to z ulgą, jak to się stało? Strzelił pierwszy. Zresztą opiszę to wszystko dokładnie odwiesił mikrofon, choć dźwięczał jeszcze ludzkim głosem. Osunął się ciężko na fotel przed biurkiem i wyjąwszy z szuflady arkusz papieru, zaczął szybko pisać. Gdy wreszcie już skończył, za oknami szarzał już blask przed świtu. Włożył zapisane arkusze do wielkiej koperty z grubego papieru, zaadresował i zakleił. Tak, odłożył ją na bok. Z tym koniec. A co dalej? Wpatrzył się tempo w połyskujące szyby Odczuwał ogromne znużenie. Miał iść przez życie samotnym szlakiem bez celu? Nie. Czuł, że zabraknie mu na to odwagi. Czy będzie miał dość sił, by znosić męczarnię? Nic. Chyba nie. A więc uśmiechnął się smutno, skoro nie ma innego wyjścia. Wyjął z kieszeni pistolet i odciągnąwszy bezpiecznik, zajrzał w tajemniczą głębię lufy. Koniec. Czytał Jacek.